Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś pojeżdżę prawie 600-konnym Porsche Taycan Cross Turismo na aplikacji w Warszawie. Odpalam apkę, czekam już w zasadzie na kurs. I śmieszna sytuacja, 2 tygodnie temu wrzuciłem materiał na YouTube'a do swojego programu z Wojtsenem i jego elektrycznym Audi. I tam ładował się na tej samej ładowarce Porsche Taycan, dokładnie ten. Właściciel po udostępnieniu tamtego filmu napisał do mnie: hej, to było moje Porsche, jak chcesz, mogę ci je dać. Czasami nawet nie zdaję sobie sprawy, jak wielką społeczność tworzymy w programie High Five. W drogę. Przepraszam, pani Joanna, to zapraszam, ja jestem pani kierowcą. Z przodu jest więcej miejsca. Jakbyś się tylko opłaca jeździć na bok, czy się opłaca jeździć? Tak? Ale pan furką przyjechał, kurczę. Jaką? No taką ładną, ładną, elegancką. Podoba się pani? Bardzo, no. Na turniej szachowy jadę, więc. Na turniej szachowy? Zapraszam. No kurwa. Ale dojechał do samochód. A to... To się cieszę. Opel Meriva to jest. Opel Meriva miał być, przepraszam bardzo. Kurwa, no. A jesteś fanem Opla? No. Wybacz. Następnym razem. No. Mam nadzieję. Tutaj szyby mi podnieś, poproszę. Ja cię poznałem, z High Five. A to bardzo mi miło. Dziewczyny przyjechały tu z mamą po wojnie, a ja już tutaj prawie 15 lat mieszkam. Ten samochód ma takie... Ojejku. Szybkie przyspieszenie. Jak mam, dziewczyny? Fajne to było? A, uśmiech na twarzy jest. Żółwik. Często zamawiasz przejazdy na aplikacji? No często, często zdarzy. Na aplikacji kazali mi pokazać, jak przyspiesza ten samochód. Ja pierdolę. Kurwa, nie strasz mnie, człowiek. Tak? No połóż jeszcze raz. Połóż jeszcze raz. Przepraszam. Ale to jest dobra opcja. Połóżmy mój, bo twojego to szkoda już. No może. Ja pierdzielę! Nie sądziłem, że to tak działa. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. No i z powrotem dostałem. No i to przy dużej prędkości już, naprawdę. No. Spróbuj jeszcze raz. Nawet nie mogę położyć. W przerwie między przejazdami przyjechałem umyć auto. Partnerem firmy jest Orlen. I jestem właśnie na jednej ze stacji paliw, na której znajduje się myjnia. Wyszoruję tego elektryka, ale wcześniej chciałem wam przekazać, że Orlen wspiera ekologiczne rozwiązania i wspomaga zrównoważony rozwój. Widać to dobrze na przykładzie elektronicznych dokumentów dzięki aplikacji Orlen Witaj lub opakowań do recyklingu. Myjnie dostępne na stacjach Orlen potrzebują jedynie 30 litrów wody na jedno mycie. Co więcej, zużyta woda jest odzyskiwana do kolejnego mycia dzięki specjalnej instalacji ściekowej i filtrom czyszczącym. Nazywamy to zamkniętym obiegiem wody. Po więcej informacji odsyłam do linku w opisie www.dobrykierowcaorlen.pl. Zajrzyjcie koniecznie, a ja wracam do przejazdów. Dobry, poprawa humoru po poranku, co? Lepsze niż kawa. Od razu dzień zrobiony. No tak, ale... Gniecie, co? Gniecie w chuj. Nie no, jest kurwa. Czyli jesteś fanem takich samochodów z V-ką? No bardzo. Pod maską? Tak. Czy elektryki? Nie, nie. Jeżeli masz ochotę, z Warszawy jesteś? No. To mogę ci pokazać kiedyś coś swojego. O. Co ci się na pewno spodoba, jeżeli jesteś fanem. Ja w swoim garażu mam 800 kon na auto. I z chęcią ci pokażę, jeżeli masz ochotę. To jest mito. No to on. Co, poznaliście? Co? Poznaliście? Tak. To zapraszam ciebie do przodu. Nie. Yeah. Co jest? Nie, nie możemy być na tym, na wizji. Jak mija dzień? Super, wstałem przed chwilą, muszę odebrać samochód i dmuchnąć walkomat. Masz może? Możesz dmuchać tu, ja ocenię, czy w ogóle czuć, czy nie czuć. Bo jak nie czuć, to... Chociaż zaraz. Mówisz, że trzeba dmuchnąć walkomat? No, przydałoby się. Okej, okay, wszystko już wiem. Panowie nie mają walkomatu, więc jedziemy teraz na najbliższy komisariat. No, fajnie by było. Pierwszy raz podwożę kogoś na komisariat w dobrym celu, w słusznej sprawie. Jaką miała pani
najdziwniejszą albo najciekawszą historię związaną z kelnerstwem w pracy? 5 tysięcy na piwku albo... 5 tysięcy nie, ale miałam takie po 1000. Poważnie? No. 1000 złotych na jeszcze piwku? Jeszcze w Ogrodzie Saskim, jak pracowałam, przychodził taki koleś i akurat sobie upatrzył mnie i jak miałam wolny, a on dzwonił i to była taka sala na VIP-a. A piwki były większe niż... Niż to, co on to, co zjadł? Tak. Bardziej pił może tam jakieś... A to jest sportowy bardziej, tak? Czy nie? Model. Ma prawie 600 koni, więc jest mocnym autem, szybki wóz, ale czy sportowe auto, tego bym nie nazwał, no bo tak to jest szybciutkie, ale to jest raczej taki do jazdy na co dzień, tylko że elektryczne auto. Auto jest bez silnika spalinowego, sam silnik elektryczny. Powciskać troszeczkę gazu. Dla adrenaliny. Fajne, co? No. Często panią podrywają w pracy? Różnie. Wie pan, zwłaszcza jak ktoś wypije sobie trochę, to potem zaraz. Aha. A co pani sądzi o przyspieszeniu? Też daje radę. Zamknięta mama chyba moc. Niech pani strzela, ile mocy może mieć? Są trzy opcje. 60 koni, 570 i 1080. 570. Dobrze. No, to zna się pani. O, ja tego auta jeszcze w ogóle nie wyczułem. Ciekawe jest też podczas... No jest. ...przyspieszania. Niestety mi kac wrócił. A przed chwilą minął dopiero. Tak to śmiga. Ale powiem panu, jakbym miał dać tyle pieniędzy za ten samochód i siedzieć, powiedzmy, tak jak siedzę. Przyspieszenie ma też ciekawe. Jak pan myśli, ile kosztuje ten samochód? Bo o cenie pan powiedział. No ja myślę, że gdzieś 300 tysięcy. Ojej, chciałbym, żeby tyle kosztował. Nie? Dużo więcej, dużo więcej. Więcej? Tak. Niech pan strzela dalej. No to 600. Jeszcze więcej, niech pan strzela dalej. I już jesteśmy bliżej. No to 800. Tak, niecałe 800 tysięcy. I 3, 2, 1. Ja to mocno. Ale da się odczuć, naprawdę jest... Robi roboty, naprawdę robi wrażenie. Potelica już boli chyba, co? Mięciutki zakupak jest, więc spoko. Taki szybki Opel. Elektryczny. No, trochę kurwa szybszy od mojego. Rozpocznij przejazd. I co tam u was? Dobrze. Wszystko w porządku? Tak. No to bajka. Lubicie szybko jazdę? No jak? Trakcję tracimy cały czas. Wszystko na drogę. Tak to jeździ. Dobra, trzymaj się, mordo. Trzymaj się, mordo, również. I traci trakcję, bo dzisiaj ślisko. Ale jak już złapię, to leci. Zasnąć ze wnuczką, to super sprawa. A pani ma dwie. Czy jeszcze inne są? Ja mam w sumie 8. 8 wnucząt? To ile to obiadów trzeba zrobić? Przecież typowa babcia zawsze musi wykarmić, wyprzytulać. Obiadki przecież. Po kolei jeżdżę do dzieci. Zawód babcia. Ile to urodzin? Co miesiąc urodziny? W tym miesiącu, zaraz powiem tak, w październiku 1. Syn. W listopadzie najmłodszy jego syn. Ojeju. W grudniu 3. Powiem pani tak. Jedna sprawa to wykarmić, ale druga sprawa zapamiętać te daty wszystkie urodzin. To jest masakra. O, jak się cieszę. Tak, ja jestem pani kierowcą. No, fajnie. Panią do przodu zaproszę, a dzieciaki do tyłu śmiało. Dobra. To podajcie tam elegancko. Eleganckie, no. Eleganckie. Czy takim kobieta, to mogę jeździć? Eleganckie dzieciaki. Dzięki. Elegancki kierowca, więcej eleganckie auto. No to jedziemy. To po co ja po panią przyjechałem? Nie lepiej na piechotę było? Nie. Bo ci... 600 metrów? Ja się źle czuję. Żartuję oczywiście. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej po tym przejeździe. No, że jakoś pozytywnie wpłynę na pani dzień. Też tak myślę. Ale pan nie jest tu dzisiaj podobny. Bartosz, no? To jest akurat konto mojego znajomego. A, i pan tak sobie jeździ na lewo? Na lewo jeżdżę, wie pani dlaczego? Bo mi wszystkie aplikacje banują przez to, że jeżdżę innym autem. A, poważnie. I
tam miał być pewnie jakiś Opel Meriva, no niech pani wybaczy. Porsche Taycan, bardzo... O Jezus! Swinne takie, no. No, jak tamto? To jest Porsche, jedziemy Porsche. Pierwszy raz takim Boltem. No takim Boltem to jeszcze nie jechaliśmy. Fiona Igor. O! Piona, jak masz na imię? Oliwia. Oliwia, Piona mama. Paulina. Tak za dużo nie zarobisz w takim razie, jak tak cię cały czas odrzucają. Dlatego jestem wieczny student. Serio? To już myślałem, że pojedziemy trochę. No nie tym razem. Ale jak dasz do siebie numer, to ja chętnie będę cię brała. Będziesz mnie brała? No, na przejażdżki. Na przejażdżki, no rozumiem, że na przejażdżki. Cześć, buziaki wszystkim, trzymajcie się, Piona Igor. Yeah! Bardzo wam dziękuję za przejażdżkę. I my dziękujemy. Do następnego. Jeszcze dzieciaki z tyłu. Tak. Bo właśnie to złe, żeby tak zamykać, bo potem kierowca może odjechać. 5 gwiazdek dla was. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Mamy wszystko, tylko proszę rzeczy, nie zapomnieć. Dziękuję. Tu jest kamera, można pomachać. Jeżeli nie ma pani nic przeciwko. Nie, oczywiście, że nie. Można pomachać do kamery. Nie, problem. Ale dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzięki. 5 gwiazdek, miłego dnia. Może do zobaczenia. Może do zobaczenia. Jeżeli wam się podobał materiał, pamiętajcie, żeby go odpowiednio ocenić i zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze. Sprawdźcie teraz, czy macie przycisk subskrypcji kliknięty. Jeśli nie, zmieńcie to. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o linku w opisie, do którego was zachęcam, czyli dobrykierowca.orlen.pl. Do następnego. Cześć.